Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jest to wielkie wyróżnienie dla mnie, że mogę w dniu dzisiejszym Państwu przedstawić Stanisławę Leszczyńską, więźniarkę obozu Birkenau. Jest to tak naprawdę moje drugie spotkanie tutaj w Łodzi. Ja parę lat temu przy okazji rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, tutaj taka instytucja Centrum Dialogu imieniem Marka Edelmana zaprosiła mnie również na wykład poświęcony łodzianom w Auschwitz, czyli deportacjom z Łodzi do obozu Auschwitz. I podczas tego wykładu również o Stanisławie Leszczyńskiej mówiłam. To było parę lat temu, więc jest to bardzo miłe i jest to wielkie wyróżnienie, że mogę powrócić do Łodzi z kolejnym tematem. Z dostępnych ustaleń historyków wiemy, że co najmniej 131 tysięcy kobiet zostało zarejestrowanych w obozie Auschwitz. W tej liczbie największą grupę stanowią Żydówki, 82 tysiące. Przywożone były do obozu Auschwitz w związku z realizacją ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Deportowane były z całej okupowanej Europy. Druga grupa pod względem liczebności to Polki, szacowana jest na 31 tysięcy. Kolejna 11 tysięcy to Romki, również przywożone ze względu na kwestie uznane jako rasowe, jako pozbycie się Romów, Sinti i Romów z terytorium Europy jako grupy niezintegrowanej, aspołecznej i też niepasującej do tego wzorcowego modelu Europy tworzonej w planach III Rzeszy. Kolejna 7 tysięcy to więźniarki innych narodowości i tutaj największą grupę stanowią Niemki i Rosjanki. Dlaczego kobiety były osadzane w obozie Auschwitz? Wynikało to przede wszystkim z przepełnienia obozów na terenie Rzeszy. Do 1942 roku jedynym obozem, największym obozem, gdzie deportowano więźniarki, obozem kobiecym był Ravensbrück. W związku z tym porozumienie między Głównym Urzędem Gospodarki i Administracji oraz Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy spowodowało, że postanowiono, aby w Auschwitz przygotować część budynków i tam umieścić więźniarki. 26 marca 1942 roku przywieziono do obozu pierwszy transport kobiet. Było to 999 więźniarek. Wśród nich przewagę stanowiły Niemki. Zarejestrowane większość z nich jako więźniarki asocjalne. I one objęły większość stanowisk więźniarek funkcyjnych. Znane były z brutalności, okrutnego traktowania innych osadzonych. Pozostałe kobiety to więźniarki polityczne. Była też grupa świadków Jehowy, badaczek Pisma Świętego. Kobiety umieszczone zostały w 10 budynkach. Widzimy je tutaj na fotografii z 1945 roku. Wybudowany został mur oddzielający te budynki od reszty obozu i właściwie istniał tam aż do początku sierpnia tego samego roku. To była pierwsza grupa. Przywieziona rano 26 marca. Wieczorem przywieziono kolejny transport, również 999 kobiet. Tym razem były to Żydówki słowackie z Popradu. Kolejny transport to 789 więźniarek z Bratysławy. Pierwsze Polki przywieziono do Auschwitz 27 kwietnia, czyli w następnym miesiącu. Było to 70 więźniarek z Krakowa. Jeżeli chodzi o Polki, to większość zaangażowana była w działalność konspiracyjną. Pełniły funkcje łączniczek, kolporterek, udzielały pomocy materialnej rodzinom aresztowanym. Kolejne transporty Polek kierowano do Auschwitz w maju, czerwcu, lipcu 1942 roku, głównie z więzień w Krakowie, ale także w Tarnowie, Radomiu oraz z terenów włączonych do Rzeszy, również z Katowic.
Od 24 czerwca 1942 roku zaczęto kierować więźniarki żydówki z Francji, które po żydówkach słowackich stanowiły wówczas najliczniejszą grupę narodowościową. W omawianym okresie, czyli od końca marca 1942 roku do sierpnia, osadzono właśnie w tych 10 barakach, budynkach, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie, 17 tysięcy więźniarek. W pierwszych dniach sierpnia przeniesiono wszystkie więźniarki do Birkenau. Było już, ta liczba się zmniejszyła, było już według dostępnych badań 13 tysięcy więźniarek. Obóz Birkenau był w tym czasie w trakcie rozbudowy. Zdecydowano właśnie, że w jednej z części ma być założony Frauenlager, czyli obóz kobiecy. Administracyjnie obóz ten do lipca 1942 roku podlegał komendanturze w Ravensbrück, co powodowało bardzo wiele trudności organizacyjnych. W związku z tym po przejęciu zarządu przez załogę obozu Auschwitz komendantem został Rudolf Hess, komendant wówczas całości rozbudowanego obozu, a po nim od listopada 1943 roku Fritz Hartjenstein, później Józef Kremer. Kierownikiem obozu był początkowo Paul Müller, a po nim Franz Hissler. Pierwszą nadzorczynią obozu, czyli sprawowała funkcję z ramienia SS, z tym, że będąc członkiem tej żeńskiej załogi, czyli to nie były SS-manki, ponieważ SS było formacją męską, te nadzorczynie były po prostu zatrudnione przez zarząd obozów koncentracyjnych właśnie do takiej konkretnej roli. Pierwszą była Johanna Lagenfeld, którą w październiku 1942 roku zastąpiła Marie Mandel. I widzimy tutaj na zdjęciach procesowych i pierwszego kierownika obozu zapamiętanego, Fritza Hartjensteina i Marie Mandel podczas procesu w Krakowie w 1947 roku. Co się działo w Birkenau w kwietniu 1943 roku? Otóż stan liczbowy więźniarek wynosił 15 200 kobiet. W tym uznano 2396 więźniarek jako niezdolnych do pracy. 10 269 nie miało stałego zatrudnienia, a jedynie 2562 więźniarki były zatrudnione w obozie. To była reguła obozowa, iż wszyscy osadzeni mają być zatrudnieni, mają być wykorzystani przez przemysł, gospodarkę III Rzeszy. W przypadku mężczyzn tej pracy było bardzo dużo, ponieważ obóz był wielkim placem budowy. Natomiast w przypadku kobiet nastręczało to sporo trudności, ponieważ jeszcze firmy, przedsiębiorstwa niemieckie na tyle nie zadomowiły się, nie zagospodarowały się na terenie przyobozowym, żeby móc zatrudnić więźniarki. Stąd skierowanie ich do pracy było dosyć trudną sprawą. Stąd aż ponad 10 tysięcy więźniarek nie miało stałego przydziału do pracy. Sytuacja sanitarna w obozie była zła, a wcześniej na tyle zła, że wprowadzono blokadę obozu dla SS-manów garnizonu obozowego. 10 kwietnia 1944 roku w związku z poprawą sytuacji ta blokada została złagodzona. Kierowano w tym czasie transporty do obozu transporty Żydów z Grecji z getta w Salonikach. Później końcem kwietnia także z Belgii. Równolegle przewożono transporty więźniarek i więźniów z Radomia, Krakowa, Łodzi, Ciechanowa, Tarnowa oraz tak zwanych transportach zbiorowych. Czyli to był transport, który zbierał więźniów z
kilku więzień znajdujących się na trasie. Była to pewna umowa między zarządem obozu a wydziałami policji, gestapo, o właśnie takim zgromadzeniu tychże osób. Końcem miesiąca, czyli 30 kwietnia 1943 roku, stan obozu wzrasta. Wynosi 18 659 więźniarek, czyli wzrósł o ponad 3 tysiące. Z czego 6 tysięcy ponad uznano za niezdolne do pracy, były to więźniarki chore. Pracowało już wówczas 6 tysięcy, prawie 7 tysięcy, a w dalszym ciągu prawie 5,5 tysiąca pozostawało bez zatrudnienia. Stanisława Leszczyńska, dlaczego tak zwracam uwagę na ten kwiecień 1943 roku? Ponieważ 17 kwietnia 1943 roku właśnie w transporcie zbiorowym przywieziono do Auschwitz więźniów, wśród nich między innymi właśnie Stanisławę Leszczyńską. Była to, w transporcie było 8 mężczyzn i 34 kobiety. Stanisława Leszczyńska otrzymała numer 41335, jej córka Sylwia 41336. Ponieważ dokumentacja obozowa została zniszczona w tak ogromnym procencie, szacujemy, że jest to niemalże 95% dokumentacji, nie zachowały się dokumenty obozowe dotyczące pobytu Stanisławy Leszczyńskiej w obozie. W przypadku Sylwii zachowało się skierowanie na badania laboratoryjne z 20 września 1943 roku. Tutaj mamy u góry datę. W związku z przechodzeniem z chorobą, przechodziła wówczas tyfus. Ani Stanisława, ani Sylwia nie składały nigdy relacji na temat pobytu w obozie. Coś, co było praktyką historyków właściwie od samego początku założenia muzeum. Takie opowiadania, takie relacje, takie sprawozdanie skrupulatnie były spisywane. Prawdopodobnie nigdy nie było okazji, żeby ani pani Stanisława, ani Sylwia takie relacje składały. Ale więcej na ten temat za chwileczkę. Zachowała się jedynie korespondencja z Sylwią, wówczas Gross, z roku 1969, 72 i 87. Sylwia wypełniła wówczas ankietę, przesłała ją do archiwum. W imieniu Stanisławy Leszczyńskiej taką ankietę wypełnił syn. Jak wyglądał obóz Birkenau w kwietniu 1943 roku? Na znacznym obszarze obozu trwały intensywne prace budowlane. Wybudowano już wszystkie baraki murowane oraz drewniane na odcinku B1. O ile omawiany transport przywieziony był koleją, wyładunek więźniów mógł mieć miejsce na dworcu kolejowym bądź na bocznicy koło Auschwitz I. Dostępne źródła nie podają dokładnej informacji na ten temat. Więźniarki zostały przeprowadzone do obozu i w budynku zauny mieszczącej się na odcinku B1A albo B1B zostały zarejestrowane. Wydano im numery obozowe, wytatuowano na lewym przedramieniu. Wydano również odzież więźniarską. W tym okresie zaprzestano już fotografowania więźniów, czyli takie te zdjęcia, które wcześniej widzieliśmy tutaj na slajdzie, które wykonywano więźniom podczas rejestracji, właśnie w kwietniu 40, wiosną 43 roku już zdjęć generalnie więźniom nie wykonywano. Więźniarki przeprowadzono do wskazanych baraków, gdzie odbyły tak zwaną kwarantannę wejściową, później otrzymały przydział do pracy. Odcinek B1 był już cały zasiedlony więźniarkami, ale kobiety znajdowały się także w innej części obozu, ponieważ od lutego 1943 roku istniał na terenie Birkenau obóz dla Romów. Był to obóz familijny, gdzie umieszczano całe rodziny. Stąd wiele kobiet i dzieci. Jeżeli chodzi o szpital więźniarski, to został on założony
w baraku drewnianym. Tutaj na tych dwóch slajdach mamy właśnie po pierwsze ten obóz kobiecy, który jest właśnie ten, tym po lewej stronie, oraz właśnie odcinek B1A, gdzie był i szpital więźniarski, i prawdopodobnie w tamtym rejonie więźniarki umieszczono. Z powodu katastrofalnej sytuacji sanitarnej jeszcze w październiku 1942 roku skierowano do szpitala więźniów mężczyzn. Ta grupa kierowana była przez lekarza Bolesława Zbozienia, który wraz z innymi więźniami miał za zadanie w pierwszym rzędzie opanować sytuację sanitarną obozu. Przystąpiono więc do segregowania chorych więźniarek oraz prac budowlanych, głównie związanych z uruchomieniem kanalizacji do poszczególnych baraków, co udało się dopiero w 1944 roku. Tutaj taką wątpliwością może powstać fakt, jak to było, że w obozach zakładano coś takiego jak szpital. Rzeczywiście w takim częstym rozumieniu obozów koncentracyjnych, które kojarzą się z zagładą, z eksterminacją w różny sposób, funkcjonowanie szpitala jest pewną informacją kłócącą się. Wynikało, fakt zakładania szpitala wynika z bardzo prostej, bardzo prozaicznej kwestii organizacji obozów. Otóż miały one być inną formą uwięzienia, inną formą izolacji. W związku z tym pewna forma opieki medycznej miała być dostarczona osadzonym. Podobnie jak jest to w więzieniach, gdzie też jest ambulatorium, gdzie też opieka medyczna jest organizowana. Ponieważ obozy koncentracyjne były organizowane właśnie na wzór więzień, w związku z tym szpitale również były zakładane. Zarówno na terenie obozu dla mężczyzn, no i w przypadku kobiet również taki szpital został uruchomiony. Nadzór nad szpitalem pełnili lekarze niemieccy. I byli to Bruno Kitt, Werner Rode, Rudolf Horstmann, Fritz Klein, Hans König, Josef Mengele. Bardzo często na terenie szpitala pojawiał się pod nieobecność któregoś z lekarzy Heinz Thilo. Tutaj te nazwiska są dosyć istotne, ponieważ właściwie większość z nich miała funkcję w obozie tak zwanego Lagerarzt, z tym, że był zawsze ten first, czyli ten pierwszy lekarz obozowy. I właściwie każdy z nich przez jakiś okres czasu tą funkcję pełnił. Na czele tak zwanego samorządu więźniarskiego stał Revierlager Älteste. Podlegał jej personel lekarsko-pielęgniarski, blokowe, pisarki, laboratorium i apteka. Teoretycznie widzimy, że była to instytucja, która miała pewien porządek, organizację, pewną zależność, ale to wszystko tak naprawdę było jedynie z nazwy. Ze względu na fakt, że Birkenau był wielkim placem budowy, ponadto osadzano tak ogromną liczbę więźniów, te zadania, które niby miał ten personel wykonywać, były jedynie z nazwy. Funkcje starszych obozu pełniły kolejno niemieckie komunistki Gerta Schneider, Aurelia Reichert, to też więźniarki, oraz lekarz więzień Heinrich Schuster. Zastępcą Lagerkapo rewiru była Margaret Langeberg. Lekarką naczelną, to była bardzo ważna osoba w obozie, była Anna Weiss, Żydówka słowacka, studentka medycyny, która również obecna była przy selekcjach. Funkcję więźniarki raportowej, czyli tej odpowiedzialnej za zliczanie więźniów, sprawowała Gerta Fuchs, także Żydówka słowacka. Każdy barak szpitalny podlegał blokowej, która nadzorowała pracę więźniarek wchodzących w skład personelu bloku.
I były to sztubowe, którym polegały wydzielone części bloku, tak zwana sztuba, pisarek odpowiedzialnych za ewidencję chorych, oddźwiernych, tak zwane torwache, które strzegły wejścia do baraku w ciągu dnia i meldowały blokowej o zbliżaniu się władz obozowych, stróży nocnych, nachtwache, które strzegły budynku w nocy, a także lekarek blokowych, pielęgniarek i ich pomocnic, pucerek, czyli sprzątaczek salowych oraz gońców. Jak to się stało, że w obozie znalazły się kobiety ciężarne? Otóż władze więzienne i placówki policji obowiązywało zarządzanie wydane przez szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Heinricha Himmlera, zabraniające wysyłania do obozów koncentracyjnych kobiet w ciąży. Jednak w praktyce nie było ono przestrzegane. Poza tym zarządzenie to nie dotyczyło kobiet kierowanych do obozu w ramach masowych akcji wysiedleńczych, pacyfikacji czy łapanek, ani też Żydówek wysyłanych w masowych transportach na zagładę. W 1943 roku władze obozowe uznały kobiety ciężarne za element niepożądany, niezdolny do pracy i zgodnie ze stosowaną w obozach zasadą akcji eutanazyjnej 14F13 bez względu na narodowość polecały zabijać więźniarki zastrzykami z fenolu lub były mordowane w komorach gazowych. Nawet jeżeli w sporadycznych przypadkach udało się więźniarkom ukryć ciążę i potajemnie urodzić dziecko, to i tak po pewnym czasie były one wraz z nowonarodzonymi dziećmi uśmiercane. Taki los spotkał między innymi kobiety ciężarne i matki z niemowlętami, przybyłe w grudniu 1942 roku w transportach ludności wysiedlonej z Zamojszczyzny. Z rozkazu lekarza Wernera Rode zaraz po urodzeniu dzieci zostały uśmiercone przez sanitariuszy. W pierwszej połowie 1943 roku wskutek gwałtownego zapotrzebowania na siłę roboczą, było to po klęsce Niemiec na froncie wschodnim, zaniechano uśmiercania kobiet ciężarnych i położnic. W dalszym ciągu zabijano jednak bezwzględny sposób nowonarodzone dzieci. Początkowo porody odbywały się, to jeden z baraków drewnianych, wszystkie właściwie budynki szpitalne mieściły się właśnie w takich budynkach drewnianych. Początkowo porody najczęściej odbywały się w bloku numer 24 na terenie szpitala. Porody odbierała blokowa tego baraku Niemka z zawodu położna Klara Kerkow, zwana przez więźniarki Schwester Klarą. Pomagała jej niemiecka więźniarka Schwester Pfani. Kobietom nie dane było nawet na chwilę nacieszyć się swoim dzieckiem. Słyszały tylko jego pierwszy, a zarazem ostatni płacz, gdyż wymienione Niemki zaraz po odebraniu porodu uśmiercały noworodki, topiąc je najczęściej w wiadrze z wodą. Były również przypadki porodów w barakach więźniarskich na kojach. Wówczas blokowa musiała zameldować o takim fakcie władzy obozowej. Zabierano matce dziecko i zanoszono do ambulatorium, gdzie sanitariusz SS zabijał zastrzykiem fenolu. Matki natomiast jeszcze w połogu musiały stanąć na apelu, wyjść ze swoim komandem do ciężkiej pracy fizycznej. Prawdopodobnie od maja 1943 roku zaprzestano uśmiercania nowonarodzonych dzieci pochodzenia nieżydowskiego. W tym też czasie funkcję położnej w szpitalu kobiecym pełniła właśnie Stanisława Leszczyńska, której lekarz obozowy zezwolił na wykonanie zawodu. Pomagała jej córka Sylwia oraz Rufina Karwowska, również położna z zawodu. Przy skomplikowanych powodach z powikłaniami wymagającymi interwencji lekarza pomagały polskie lekarki Janina Węgierska i Irena Konieczna. Jak wspomniałam, Stanisława Leszczyńska nie składała relacji na temat właśnie swojego pobytu w obozie, ale w 1972 roku
wystąpiła z wnioskiem o takie świadczenie jednorazowe, finansowe dla więźniów ofiar eksperymentów medycznych, ponieważ podczas pobytu w szpitalu również Stanisławie Leszczyńskiej, jak również innym więźniarkom, wstrzyknięto substancję niewiadomego pochodzenia, po której bardzo chorowała. I w wnioskach tą sytuację opisała. Odniosła się również do początków swojego pobytu w Auschwitz i tak napisała. Na skutek zachorowania niemieckiej położnej w Oświęcimiu siostry Klary zostałam przyjęta na rewir dla zastępowania jej w pracy w okresie choroby, gdy byłam na bloku 23, gdzie zdarzały się porody u gorączkujących chorych. Kazano mi przejść do pracy na blok 24. Kiedy siostra Klara wyzdrowiała, mogłam jeszcze pomagać jej w pracy. Nie podobałam się jej, ponieważ przeciwstawiałam się mordowaniu przez nią nowonarodzonych dzieci, które topiła w beczułce. Byłam zmuszona do wykonywania ciężkich i upokarzających prac i miałam już być odesłana z powrotem na lager. Władze obozowe zezwoliły na zorganizowanie na terenie rewiru w blok numer 16, później 17, izby położniczej, oddzielonej od reszty baraku kotarą. Czyli to nie był cały barak, to był tylko fragment. Tworzyło je 33 piętrowych koi ustawionych przy końcu baraku w pobliżu pieca, który był zakończonym ciąg kominowy. Prawdopodobnie były to węższe koje. Tutaj te, które mamy na fotografii, w tej chwili są ustawione w jednym z baraków, ale wiemy, że były dwa rodzaje koi. Jedne były takie węższe i te znacznie szersze. Były więźniarki z personelu lekarsko-pielęgniarskiego zatrudnione w tym samym, co Stanisława Leszczyńska, braku, zgodnie stwierdzają, iż nie miała ona ani jednego przypadku krwotoku czy zakażenia połogowego. Nie było w sztubie położniczej przypadku śmiertelnego ani wśród rodzących kobiet, ani wśród noworodków. Leszczyńska była niezwykle pracowita, spokojna, życzliwa, chętna do niesienia pomocy, przy tym głęboko wierząca i skromna. Była opanowana w każdej sytuacji, chętna do niesienia pomocy. Rodzące kobiety ufały jej i czuły się pod jej opieką bezwzględnie. Nazywały ją swoją mamą obozową. W roku 1972 Aleksander Kulisiewicz nagrał wywiad z Stanisławą Leszczyńską. Posłuchajmy dwóch krótkich fragmentów, w którym Stanisława Leszczyńska opowiada o warunkach na sztubie położniczej. Mam nadzieję, że to się w takich okropnych warunkach, gdzie nie było na żadnym bloku kropli wody, ani żadnych materiałów higienicznych. Ani też żadnego, nic, żebym mogła owinąć, miała w co noworodki. Matki same za kawałek chleba musiały zdobywać sobie jakieś prześcieradła, jak nazywali efekt kamery z tego, od pielęgniarek i darły na kawałeczki, żeby mogły swoje dzieci w coś zawinąć. Jeśli której brakło, to zawinęła w papier, która więźniarka może miała z jakiejś paczki. Warunki sanitarne były katastrofalne i tutaj posłuchajmy jeszcze jednego krótkiego fragmentu o niestety. Liczyłam,
owoców nie podałam do rachunku taką ilość, jaka była, tylko podarłam na strzępy, żebym miała w coś zawinąć dziecko, bo było przecież zimno, mrozy ciężkie nieraz. Sople po metrze i półtora wisiały z sufitów, srebrzyły jak kryształy lodowe, a w naszym piecu parę razy tylko było napalone przez całą zimę. Tak. Dzieci z zimna marły, bo nie można było podczas zimy utrzymać przy życiu. Matki tuliły do siebie, ogrzewały własnym ciałem i na własnym ciele owijały łuda, żeby wysuszyć pieluszki, tak zwane pieluszki. Po kilku dniach dzieci stały się jak pergamin, przeświecały z głodu i z zimna. Żadna matka nie miała pokarmu. Żadna nie miała czym nakarmić dziecka. Nawet przegotowanej wody trudno było zdobyć. Biegłam do kuchni, ażeby dostać, ale też nie zawsze mogłam otrzymać. Bo przecież oni mieli nastawione kotły z jakimś zielskiem. A ja musiałam walczyć o każde wiaderko wody, które od mojej, z mego bloku aż do kuchni trzeba było iść choćby najkrócej 7-8 minut. Dzieci urodzone w obozie były rejestrowane w administracji obozowej. Otrzymywały kolejne numery więźniarskie, jak nowo przybyły. Dziewczynki w aktualnej serii numerów kobiecych, chłopcy z serii numerów męskich. Pierwsze urodzone, zarejestrowane dziecko w obozie, data jego rejestracji 27 czerwca 1943 roku. Była to dziewczynka. Fakt zgłaszany był do obozowego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wypełniano akt urodzenia. Wpisując w rubryce miejsce urodzenia nie nazwę obozu, ale nazwę miejscowości i ulicy, czyli Auschwitz, tak jak nazywał się wówczas Oświęcim, i Kasernenstrasse, czyli ulica, przy której znajdował się obóz. Tutaj widzicie Państwo akt urodzenia Anny Bogdańskiej, urodzonej w obozie 26 października 1944 roku. Jej matka Kazimiera Bogdańska została przywieziona do obozu z transportem ludności cywilnej powstańczej Warszawy. Nie tatuowano numeru dzieciom urodzonym przez więźniarki pochodzenia niemieckiego lub uznane za Niemki. Przez Polki skierowane do obozu z Warszawy w sierpniu i wrześniu 1944 roku oraz prawdopodobnie tym noworodkom, które lekarze SS uznali w czasie kontroli w baraku rewiru za rasowo wartościowe. Pod względem wyglądu zakwalifikowali do germanizacji. Dzieci te były odbierane przemocą matkom i umieszczane w tak zwanym baraku kwarantanny wyjściowej na okres około 3 tygodni. I też przyjrzyjmy się, mamy tutaj kartę personalną Marka Józefa Alfa, urodzonego w obozie 16 sierpnia 1943 roku. Tutaj włączyć trzeba kilka razy.
Dziękuję bardzo. Więc widzimy tutaj datę urodzenia, miejsce urodzenia, KL Auschwitz. I tutaj bardzo ciekawa jest ta informacja, mianowicie Entlassung, czyli zwolnienie. Wyglądałoby, że po prostu dziecko zostało zwolnione razem z matką, wypisane. Otóż nie. Tak się nie stało. Właśnie 11 października 1944 roku Marek został prawdopodobnie wywieziony do Konstantynowa koło Łodzi, gdzie mieścił się obóz dla dzieci ze wschodu. Miał wówczas 14 miesięcy, czyli przez te 14 miesięcy dziecko było w obozie. Po wojnie niestety nie udało się rodzinie odnaleźć dziecka. W przypadku śmierci dziecka wystawiany był akt zgonu i tutaj również mamy. Akt zgonu Zdzisława, nie tu, może tu będzie łatwiej. Zdzisława Zytko, napisane jest Religion der Mutter katholisch, czyli wyznanie matki katolickie. Matka została przywieziona z Krakowa. Dziecko przyszło na świat 26 września 1942 roku i 28 października tego samego roku, czyli właśnie po miesiącu, zmarło w obozie. Oficjalnie kobietom rodzącym nie przydzielano żadnej bielizny, pieluszek, kocyków. Spodziewające się rozwiązania kobiety zmuszone były radzić sobie same. W nieco lepszej sytuacji były te, które otrzymywały od rodziny paczki. W paczkach mogły otrzymać jakieś produkty żywnościowe, jakąś dodatkową odzież. Innym sposobem to magazyny z mieniem po pomordowanych Żydach, gdzie dzięki kontaktom z innymi więźniami również jakąś dodatkową odzież, inne rzeczy mogły otrzymać. Ale to wszystko wymagało tak zwanej organizacji, czyli znajomości z innymi więźniami, no i po prostu takiej życzliwości więźniarskiej. W bardzo trudnej sytuacji znajdowały się matki żydowskie. Dzieci urodzone przez nich były od razu mordowane. Według dyrektywy miały wraz z łożyckiem być wrzucane do kubła. Obydwie położne, o których już wspomniałam, świadomie przeciwstawiały się temu zakazowi. I pomimo tego, że zdawały sobie sprawę, że może to się skończyć karą dla nich, zawijały dzieci w liglinę lub papierowy bandaż i kładły obok matki na pryczy. Później pojawiał się podczas kontroli lekarz SS i dzieci były najczęściej bez rejestracji, bez jakiegokolwiek wpisu do ewidencji mordowane, topione albo mordowane zastrzykami. Tak było do końca października 1944 roku, to jest do czasu wprowadzenia odgórnego zarządzenia o zaprzestaniu masowego uśmiercania Żydów. Z całej dokumentacji poobozowej wynika, że w 1944 roku wyjątek zrobiono tylko wobec kilkorga dzieci żydowskich. Po urodzeniu dzieci zarejestrowano w dokumentacji obozowej i wydano im numery. Być może ze względu na eksperymenty, które przeprowadzał również na dzieciach, na noworodkach dr Józef Mengele. Nie uśmiercano kobiet ciężarnych i dzieci urodzonych w urządzonym przejściowo w Birkenau obozie rodzinnym dla Żydów z Terezina, z dzisiejszych Czech, który istniał od września 1943 roku do lipca 1944. Fakt ten wynikał z odgórnie wydanego zarządzenia o uprzywilejowanym traktowaniu jego mieszkańców. Wszystkie jednak dzieci, które przyszły na świat właśnie w tym obozie rodzinnym dla Żydów z Terezina, zginęły z matkami podczas jego likwidacji.
Podobnie w przypadku obozu dla Romów, który też znajdował się na terenie Birkenau. Również przywożone tam były całe rodziny i szacujemy, że przyszło tam na świat 378 dzieci. Tutaj w tej karcie, ona niestety nie jest dobrej jakości, ponieważ podczas przechowywania ta księga główna obozu romskiego została szczęśliwie przez więźniów uratowana, ale niestety była zakopana w ziemi. Wody gruntowe pewne szkody tutaj poczyniły, stąd właśnie takie podcienie. Ale te wszystkie wpisy są czytelne i widać tutaj, że miejsce urodzenia w wielu przypadkach to jest Birkenau. Po prostu te dzieci się tam urodziły. Ale podobnie jak w przypadku wymienionego wcześniej obozu rodzinnego, podczas likwidacji tego obozu większość dzieci została zamordowana w komorze gazowej. Wcześniej też śmiertelność ogromną powodowały choroby i głód. Zarówno kobiety ciężarne, jak i noworodki były w obozie ofiarami zbrodniczych eksperymentów medycznych prowadzonych przez lekarzy SS, zwłaszcza przez Józefa Mengele. Przykładowo ciężarne tuż przed porodem były zarażane tyfusem, żeby określić, czy dziecko w łonie matki także zostanie nim zarażone, czy też łożysko działa jak bariera ochronna na płód. Szczególnie matki romskie były poddawane temu eksperymentowi. Niemowlętom, a także dzieciom starszym Mengele zakraplał do oczu płyny chemiczne o nieustalonym składzie, które powodowały chorobę oczu, doprowadzając do całkowitej lub częściowej utraty wzroku. Jak wspomniałam, również Stanisława Leszczyńska była poddawana eksperymentom medycznym. I w oświadczeniu złożonym właśnie w 1973 roku tak o tym napisała. Po paru dniach poczułam się źle i nie wstawałam już z łóżka. Kiedy kilka dni później w opisie doświadczenia podałam 3-4 dni, chociaż nie mogę dokładnie pamiętać, dostałam dreszcz i bólu głowy, a następnie również wysokiej gorączki. Ból głowy wzmagał się i stawał się nie do wytrzymania. Codziennie sanitariusz mierzył mi gorączkę i może dwukrotnie widział też lekarz, który dał mi zastrzyk. Potem zauważyłam wysypkę na brzuchu. Lekarz SS ponownie pobrał mi krew z żyły. Z uwagi na ciężki przebieg tyfusu plamistego, jaki wówczas przechodziłam, byłam w późniejszym okresie choroby zamroczona i nic już z tego okresu nie pamiętam. Z opowiadań więźniarek wiem, że przychodził do mnie lekarz SS, robił jakieś notatki i że przez cały ten okres nie spałam w ogóle, czego nie byłam świadoma. Jak pisze dalej, taki stan trwał kilka dni i kiedy te objawy ustąpiły, została ponownie skierowana do sztuby położniczej. Niestety nie możemy ustalić dokładnej liczby dzieci urodzonych w Auschwitz, gdyż brak jest na ten temat wyczerpującej dokumentacji. Poza tym nie wszystkie dzieci, które urodziły się w obozie, były ujmowane w ewidencji. Wiemy zatem, że rodziło się ich dużo, zwłaszcza w 1944 roku. Zdaniem więźniarek z personelu lekarsko-pielęgniarskiego najwięcej porodów odbyło się w obozie kobiecym wśród Żydówek. Następnie wśród kobiet z terenu byłego Związku Radzieckiego. Po przybyciu do obozu w sierpniu i wrześniu 1944 roku dużych transportów poległ z Warszawy. Wiemy, że częściowo zachowana dokumentacja pozwala nam ustalić, że 10 stycznia, czyli przed ewakuacją obozu, w Birkenau było jeszcze 247 kobiet ciężarnych i położnic różnej narodowości oraz 156 dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Część kobiet wyprowadzono w ramach ewakuacji, część pozostała do końca. Jak wspomniałam, nie ma dokumentacji obozowej potwierdzającej pobyt Stanisławy Leszczyńskiej w obozie. Jedynym dokumentem, który właściwie przekazany został muzeum przez rodzinę, są listy, które wysyłała do swojego ojca Jana
Zambrzyckiego, już tutaj wspomnianego. Listy obozowe więźniowie musieli pisać w języku niemieckim, więc jej znajomość tego języka ewidentnie tutaj pomogła. Kolejna sprawa, list musiał zawierać bardzo ogólne informacje. Najczęściej więzień pisał, że czuje się dobrze, jest zdrowy, kilka pytań o członków rodziny. I tak też te listy Stanisławy wyglądają. One musiały być tak pisane, ponieważ byłyby niedopuszczone przez cenzurę obozową do wysyłki. I posłuchajmy, co pisała w liście z 12 maja 1943 roku, czyli miesiąc po osadzeniu w obozie. Moi kochani rodzice, jestem całkiem zdrowa, dzięki Bogu, i czuję się nawet dobrze. Mam bardzo dobry apetyt i dlatego serdecznie proszę o paczkę z produktami żywnościowymi. Proszę najlepiej o suchary, cebulę, czosnek, cukier, sacharynę, cytrynę, pieczone mięso w smalcu, bez sosu, owinięte w pergamin, przesmażone masło, bulion rosołowy. Paczki takie możecie właściwie codziennie wysyłać. O wagę zapytajcie na poczcie. I dopisane jest odręcznie 3 kg, czyli prawdopodobnie cenzura obozowa napisała. Ile kilogramów w tygodniu? Produkty żywnościowe proszę zapakować w pudełko. Mogę pisać do Was raz w miesiącu. Wy możecie pisać 2 razy. Przesyłam Stachowi serdeczne życzenia imieninowe. Pozdrowienia także dla Heniusia. Kończąc list, proszę o wiadomości, co dobrego u Was w rodzinie. Całuję Was 1000 razy. Pozdrawiam i życzę wszystkim dobrego zdrowia. Bóg z Wami. Bądźcie zdrowi. Wasza córka. Ponieważ zostało tutaj jeszcze na tym liście trochę miejsca, dopisała. Konserwy są dla mnie bardzo dobre i ważne. Nie zapominam, mamusiu, o Twoim zdrowiu. Bądź spokojna. Idzie tutaj naprawdę dobrze. Nie zapomnij o swoich dzieciach. Napisz, co u nich słychać. Pozdrówcie w moim imieniu Zosię i jej rodziców. Zostańcie z Bogiem, kochana mamo i kochany tato. Tutaj to zdanie w tym liście, że mam dobry apetyt, oczywiście nie odnosi się do tego, że miała dobry apetyt. Po prostu w obozie był tak przejmujący głód, że paczki żywnościowe były jedynym źródłem właściwie wyżywienia. W drugim zachowanym liście czytamy. List napisany 3 grudnia 1944 roku, również do Jana Zembrzyckiego, który w tym czasie mieszkał przy ulicy Wincerwejk 9 w Łodzi. Taką nazwę miała ta ulica. W tym liście czytamy. Moi wszyscy kochani, dziękuję za wasz list. Wiadomość od Bojki, pisane z dużej litery, prawdopodobnie chodzi o nazwisko, i Dolewski są dla mnie naprawdę smutne. Obawiam się, że Bojki taki sam los jak innych spotkał. Szkoda, że nie mam od nich żadnych wiadomości. Bardzo mi przykro z powodu nieszczęścia pani Góry. Martwię się chorobą płuc Janeczki. Może napiszę list do chorej. Boże Narodzenie się zbliża. Życzę Wam, kochani rodzice, siostro i bracie i małe dzieci, dużo szczęścia, dobrego zdrowia i powodzenia. Moje dzieci i Bojki całuję i polecam Wasz los w ręce Boga. Ja Bogu dzięki jestem zdrowa i wdzięczna opatrzności Bożej. Bóg z Wami wszystkimi. Serdeczne pozdrowienia dla znajomych. Na koniec jeszcze parę słów od Sylwii. Otóż w 1973 roku Sylwia Gross odpowiedziała na apel skierowany przez redaktorów Przeglądu Lekarskiego, pana doktora Stanisława Kłodzińskiego, Jana Masłowskiego, o napisanie paru słów na temat życia kulturalnego w obozie. To była taka bardzo częsta akcja tychże redaktorów. Zwracali się z prośbą o odpowiedź na różne tematy, na temat życia religijnego na przykład, co dla mnie osobiście było ogromnym źródłem informacji, na temat innych wydarzeń w obozie. Sylwia napisała, szanowny panie doktorze,
W listopadzie ubiegłego roku prosił mnie pan doktor o nadesłanie pewnych danych na temat przejawów życia kulturalnego w obozie koncentracyjnych. Otóż wiele na ten temat powiedzieć nie mogę, gdyż przez cały czas swojego pobytu w obozie Oświęcimiu Brzezińce przebywałam na rewirze, a więc wśród osób chorych, gdzie panowała raczej atmosfera choroby, jeżeli można mi użyć takiego określenia. Po moim długotrwałych chorobach, wróciwszy do względnego zdrowia, pomagałam na rewirze mojej mamie w pracy. Matka moja Stanisława Leszczyńska pracowała w Oświęcimiu w izbie porodowej jako położna. W tym okresie nauczyłam się kilku wierszy obozowych i pieśni obozowej. Wieczorami po pracy wśród zgromadzonych pracownic służby zdrowia danego bloku rewirowego recytowałam owe wiersze oraz wspólnie śpiewałyśmy wspomnianą pieśń obozową. Niestety nie jestem w stanie podać tekstów, wierszy czy pieśni, które już dawno zapomniałam. Pamiętam jednak, jak jedna z chorych, pani Jadzia, świetnie naśladowała kota, którego cechy uwypuklała w sposób wielce humorystyczny, ku uciesze nas wszystkich. Dodam jeszcze, że na terenie rewiru odbywały się koncerty wykonywane przez Polki, Żydówki oraz solowe występy śpiewaczek szkolonych, także wykonywane przez Polki i Żydówki. Koncerty te i śpiewy korzystnie wpływały na nasze samopoczucie, wnosząc choć na krótko radość w życie obozowe. Pewnym sympatycznym mi osobom robiłam na pamiątkę bombonierki z tektury obciąganej kolorowym jedwabiem, a na wierzchu przypinałam kwiaty, które wykonywałam również z jedwabiu. W maju 1944 roku zorganizowałam na swoim bloku rewirowym nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Marii Panny. Jedna z chorych, rekonwalescentka, narysowała na białym kartonie postać Najświętszej Marii Panny, z głową której przypięłam wieniec z białych róż, które wykonałam z bibuły. Poza tym, przy tym obrazie ułożyłam swój różaniec w kształcie serca i tu przy tej zaimprowizowanej kapliczce śpiewałyśmy pieśni majowe, rozpoczynając pieśnią O Maryjo, witam Cię. Wspomnę również o tym, że dołączyły się do nas wtedy Żydówki, mówiąc, że chcą razem z nami śpiewać do naszego Chrystusa. W tej chwili nie przypominam sobie więcej wydarzeń na temat przejawów życia kulturalnego w obozie Oświęcim Brzezinka. Dziękuję bardzo za uwagę.